Wróżbitka Ela. Wiedzę czerpie z głowy i z zewnątrz. Witam Państwa bardzo serdecznie w moim programie Wróżbitka Ela. Wróżę z kart. Wróżę również z głowy, bo głowę mam w chmurach i jest w stanie czytać wprost z kosmosu wszystkie wieści. Halo, witam Cię serdecznie. Halo, kogo mamy? Halo? Dobry wieczór, witam Pana serdecznie. No to w końcu, no. Andrzej z tej strony. Dobry wieczór, Panie Andrzeju. Witam Pana bardzo serdecznie. Skąd Pan do nas dzwoni? Halo? Piotrkowa dzwonię, z Piotrkowa. Z Piotrkowa Pan dzwoni, bardzo miło. Panie Andrzeju, proszę powiedzieć, co się dzieje? No, pracę czy dostanę? No, ile można czekać na tą pracę? Czeka Pan na pracę, tak? No. Mhm. Rozumiem. Ja dzwonię, Pani mówiła, że dostanę pracę, ile można czekać? Pan już dzwonił do mnie? No dzwoniłem 2 tygodnie temu. Rozumiem, więc 2 tygodnie temu poradziłam Panu co? Co Panu powiedziałam? Żeby Pan czekał, tak? No. I Pan ile dwa... czekać można? Panu się znudziło czekać 2 tygodnie, tak? Mi się znudziło jeść ziemniaki i żubki chińskie, bo ja już do pracy bym poszedł, no. Mówiła Pani, że praca przyjdzie do mnie i coś tam jeszcze. Proszę Pana, Panie Andrzeju, a Panu co, jakoś brak... Czego Panu brak, żeby zrozumieć? Znaczy ja wiem, czego Panu brak, ale czy Pan wie, że Panu czegoś brakuje w głowie, żeby zrozumieć, że jeżeli powiedziałam, że Pan był cierpliwy, to po 2 tygodniach pracy może Pan jeszcze nie mieć. Proszę być bardziej cierpliwym, Panie Andrzeju. No, ale ja bym cierpliwym, jak pieniądze mi się kończą. Brak pieniędzy ma, a nie brak w głowie czegoś. To kiedy tą pracę dostanę? Proszę Pana, a jaką ja Panu powiedziałam, przepowiedziałam 2 tygodnie pracy, że jaki rodzaj pracy Pan dostanie? No, to Pani nie powiedziała mi, jaką pracę dostanę. Pani powiedziała, że czekać mam, no. Że praca przyjdzie do mnie i nic nie przyszło. Ja w domu siedzę 2 tygodnie i nic do mnie nie przychodzi. Panie Andrzeju, chyba się pogniewamy. Chyba się pogniewamy, bo ja Panu powiedziałam, że Pan dostanie pracę, że cierpliwości trzeba, a Pan nie potrafi tej cierpliwości w ryzach utrzymać, tylko Pan się tutaj ciśnie, proszę Pana. Czego się Pan ciska? Proszę się nie gniewać na karty. Gniewasz się na karty? Nie, nie, ja się nie gniewam na nikogo, ja bardzo Panią lubię. No? Ja bardzo Panią oglądam wszędzie i słucham i chciałam się dowiedzieć, co z tą pracą, no. Bo ile czekać można? Dobrze, Panie Andrzej! Bo się boję, że praca przyjdzie. Pan się boi, że praca przyjdzie? No. A to nie jest tak, że Pan czeka na tę pracę? No ja czekam w domu cały czas, no. I nawet odkluczyłem, no. Chwila. Mi się wydaje, że przyjdzie ta praca, no. Obiecała Pani. Czyli Pan jednak czeka. Dobrze, Panie Andrzeju, mam przed sobą 10 kart. Specjalnie wybranych, wie Pan, na to spotkanie z nami. Proszę powiedzieć spośród tych 10 kart, którą Pan wybiera. Pierwszą. Pierwszą kartę. Proszę Pana, jest to karta krzaki w krzakach, muszelka. Prawdopodobnie otrzyma Pan pracę na morzu, prawdopodobnie będzie Pan żeglował, podróżował. Czy kiedykolwiek miał Pan do czynienia z pracą na morzu, żeglarską? Łowiecką? Łowiłeś? Łowiłeś? No nie ma w Piotrkowie morza, no to ja tam... Pan chce tylko w Piotrkowie, tak? Robotę? Nie, no, tylko że w Piotrkowie no nie pływałem. Dobrze, wybierz inną kartę, możemy zapomnieć o tym, co było i czekać na to, co będzie. Wybierz kartę 1 do 10. 2. Panie Andrzeju, widzę tu wielki stół zestawiony ogromną ilością spożywczych produktów nadszarpniętych, nadjedzonych, kości niedokończone, pudding. Panie Andrzeju, co to może być? Co pan, niech Pan sam się zastanowi, co to może być, że jest pudding i kości? Cholera, to... Jaki rodzaj pracy? Kelner? No ja byłem kelnerem na weselach, to...
No może i... kelner był. Ja bym kelnerem chętnie został, bo tam i flaszkę zawsze się dostaje na koniec i dadzą torta kawałek. Tak. To dobre by było. Tak. Także tutaj to ja zostanę, kelnerem zostanę, tak? Zostanie pan kelnerem, tylko proszę pana, ja tutaj widzę w tych kartach taką sytuację, że nie za 2 tygodnie. Więcej cierpliwości, dobrze? Więcej cierpliwości, 2 miesiące. Za 2 miesiące zadzwoń, zdaj raport, dostałeś pracę czy nie dostałeś. 2 miesiące? Za 2 miesiące zdaj raport, czy pracę dostałeś, czy pracy nie dostałeś, Andrzej. Andrzej... Dobra, za 2 tygodnie zadzwonię. Zadzwoń za 2 tygodnie, żegnam cię czule, żegnam cię ozięble, do widzenia, miej pracę, dbaj o siebie. 2 tygodnie. Halo? 2 tygodnie. 2 tygodnie, już nie mamy połączenia, bardzo mi przykro, już skończyło się połączenie, skończyła się cierpliwość.